Panie profesorze, proszę powiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego? Jak wygląda w Polsce leczenie? Leczenie w Polsce w ciągu ostatnich lat bardzo się poprawiło, zresztą ono poprawiło się w świecie i Polski to również dotyczy. Inaczej mówiąc, liczba pacjentów zwiększyła się prawie dwukrotnie, co oznacza, że pacjenci na szpiczaka, którzy wcześniej żyli przeciętnie 3 lata, teraz żyją już blisko 6. Inaczej mówiąc, przeciętnie w ogóle w skali całego kraju dwukrotnie zwiększyła się przeżywalność chorych na tę chorobę, która niestety jest cały czas nieuleczalna. Proszę powiedzieć, co z dostępnością w Polsce do nowoczesnych leków? Czy mamy z tym problem? W medycynie jest tak, że zawsze są jakieś nowe leki, które nie są zarejestrowane albo nie są refundowane. Inaczej mówiąc, ta sytuacja jest dynamiczna. Natomiast sytuacja w Polsce jest umiarkowanie dobra, to znaczy część tych najważniejszych leków jest dostępna w ogóle już w tej chwili w pierwszej linii dla wszystkich chorych. Inne z tych najważniejszych zarejestrowanych leków są dostępne począwszy od drugiej linii leczenia. W dodatku pojawiły się leki, które wprawdzie są zarejestrowane w pierwszej linii, tak jak bendamustyna, ale tak naprawdę są nam potrzebne w trzeciej, czwartej i piątej linii, dlatego że strategia leczenia choroby przewlekłej, choroby, której nie możemy wyleczyć, sprowadza się do tego, żeby maksymalnie przedłużyć choremu życie z chorobą. A to oznacza, że mamy do czynienia z kolejnymi nawrotami i za każdym razem potrzebujemy wyciągnąć jakiegoś nowego królika z koszyka, czyli nowy lek. No i ta bendamustyna jest takim nowym tutaj królikiem dla tych chorych. Lenalidomid to jest nowsza wersja, czy lek zbliżony do wcześniej wprowadzonego talidomidu, który w zasadzie w Polsce jest dostępny bez ograniczeń. Ten lek w Polsce jest dostępny dla chorych począwszy od drugiej linii leczenia. To wynika z jednej strony z rejestracji leku. On do niedawna był tylko tak zarejestrowany. Ostatnio w Europie zarejestrowano go również w pierwszej linii, ale tylko dla części pacjentów. Pacjentów takich, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia komórek krwiotwórczych, czyli pacjentów generalnie mocno starszych, powyżej 70 roku życia. W tym wskazaniu ten lek w Polsce jeszcze nie jest refundowany. Te proces oceny, czy to jest opłacalne z punktu widzenia relacji między korzyściami, które przynosi wcześniejsze zastosowanie lenalidomidu, a kosztami, jest w trakcie i dopiero jak on się zakończy, ta decyzja refundacyjna będzie podejmowana przez Ministerstwo Zdrowia. Pomalidomid póki co nie jest jeszcze dostępny poza tak zwanym programem charytatywnym producenta leku. Natomiast myślę, że będzie wystąpienie o to, żeby ten lek refundować. No i zobaczymy, jak to będzie przebiegać ta ocena korzyści wynikających z zastosowania leku. Ten lek ma tę zaletę, że działa również u chorych opornych na ten wcześniej wymieniony lenalidomid, czy inne leki o innym mechanizmie działania, takie jak bortezomib czy karfilzomib. Proszę powiedzieć, co dają te nowoczesne leki? Czy dzięki nim szpiczak mnogi może stać się chorobą przewlekłą? Szpiczak mnogi od zawsze był chorobą przewlekłą u większości chorych. Inaczej mówiąc, no jeżeli mówimy o przeciętnym przeżyciu do niedawna wynoszącym 3 lata, to oznaczało, że jak na nowotwór to jest choroba przewlekła. Natomiast stał się chorobą dzięki wprowadzeniu najpierw talidomidu, potem bortezomibu, kolejno lenalidomidu, z chorobą bardziej przewlekłą. No oczywiście walka trwa i idzie w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to marzenie, które póki co jest dalekie do zrealizowania, czyli wyleczalność tej choroby, a druga to jest zrobienie z tej choroby choroby bardziej przewlekłej, choroby, z którą człowiek będzie żył przeciętnie 10 lat, a może 15, a może 20.